Sądzę, że czytelne jest i nawet chyba wprost formułowane, zwłaszcza przez część niemieckich komentatorów, życzenie tych najbardziej zaangażowanych w interesy z Moskwą, by ktoś inny zastąpił Putina w Moskwie i by można było jak najszybciej wrócić do tych interesów z Rosją. To może być tak samo imperialna Rosja, tak samo agresywna Rosja, tylko troszkę skompromitował się jej symbol, prawda, Putin. To jest tego rodzaju nastawienie. Więc optymalnie byłoby, żeby Putin gdzieś jakoś usunął się w cień, może ktoś go usunął, tego, no to jest marzenie Berlina w tej chwili, prawda? I wtedy wracamy do biznesu as usual z Rosją, wracamy do wielkich projektów pana komisarza Timmermansa, że gaz rosyjski, wiatraki niemieckie pozwolą nam wejść w XXI wiek jako jedyne źródła elektryczności. No, prawda, to marzenie jest bardzo silne. Myślę jednakże, że politycy zachodni, przynajmniej w takich krajach jak Niemcy i część tak zwanych realistów w Waszyngtonie, też nie łudźmy się, jest gotowa rozmawiać nawet z Putinem o przywróceniu tych dobrych stosunków gospodarczych, dobrych dla Rosji zwłaszcza i korzystnych także dla niektórych biznesmenów zachodnich. Nawet jeżeli Putin zostanie u władzy, byle tylko jakoś wyciszyć tę wojnę, troszkę uspokoić, no to trudno, no co prawda jest to pewnego rodzaju przykrość rozmawiać z Putinem po tym, co zrobił, ale biznes jest najważniejszy i coś jeszcze jest najważniejszego, stabilizacja. Stabilizacja, którą można osiągnąć tylko we współpracy wielkich mocarstw. Małe kraje się nie liczą, Polska bez znaczenia, Ukraina bez znaczenia. I to mówię także do tych na przykład sympatyków Konfederacji, którzy czasem roili, co strasznie mnie denerwowało jako przejaw bezdennej głupoty o możliwej współpracy z Rosją, Polski, współpracy, niektórzy nawet do tego łajdactwa się posuwali, która mogłaby doprowadzić do podziału Ukrainy. Otóż zwracam się do tych niemądrych, powiedziałbym, dywagacji, autorów tych dywagacji. Historia dowodzi, że Rosja zawsze porozumie się prędzej z Niemcami w sprawie podziału Polski, podziału interesów w Polsce, wpływów w Polsce, niż wybierze słabszego partnera, narzędzie, jakim może być Polska, nawet rządzona przez takich, przepraszam, idiotów jak pan Braun czy pan Korwin-Mikke. Używam tego ostrego sformułowania, ponieważ ich wypowiedzi na temat polityki zagranicznej nie nadają się do innego skomentowania. I tutaj, panie profesorze, postawmy kropkę, ale temat chyba będziemy musieli, jeżeli będzie pan miał oczywiście czas i możliwości w przyszłości kontynuować, a za ten program, za to wszystko, co pan powiedział, panie profesorze, serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.